Jaskinia Światła. Zdecydowałam się tu przyjechać, bo życie w Nikaragui jest bardzo ciężkie. Za dużo przemocy. Podjęłam tę decyzję z myślą o przyszłości moich dzieci. Trzy dni po dotarciu do Liberii zostałam zgwałcona przez trzech mężczyzn. Potem zdecydowałam, że przyjadę do San Jose. Czasami są tu strzelaniny. Dla pewności codziennie rano odprowadzam córkę na autobus do pracy, a wieczorem ją stamtąd odbieram. Nie jest łatwo tu żyć, ale wolę już być tutaj, niż wrócić do Nikaragui. Migranci z Nikaragui znaleźli swoje miejsce tutaj, w slumsach San Jose La Carpio. Mieszkanie w tym miejscu właśnie i brak możliwości znalezienia stałej pracy powoduje, że doświadczają wykluczenia. Ale znalazłam organizację, która wydaje mi się w sposób doskonały walczy z marginalizacją tej społeczności. I to w sposób bardzo nowoczesny. La Carpio to największe osiedle imigranckie w Ameryce Centralnej. Założone przez uciekinierów z Nikaragui w latach 90. Mieszkańcy borykają się z wieloma problemami, takimi jak przeludnienie, zanieczyszczenie środowiska, niedostateczny dostęp do prądu i wody. Kiedy w lutym 2011 roku powstała organizacja CIFAIS, strach, marginalizacja i bieda definiowały życie dzielnicy. Te okolice nazywano jaskinią ropuchy, dlatego że budziła strach. Uważana była za gniazdo przestępczości i wszelkich zagrożeń. Cześć, Dominiko. Witajcie. Miło cię poznać. Miło tu być, nareszcie. Wybudowana w 2015 roku nowa siedziba CIFAIS wniosła do La Carpio powiew innego, lepszego świata. To jest najwyższy drewniany budynek w Ameryce Centralnej. Dostaliśmy za niego nagrodę architektoniczną. Nowe centrum CIFAIS nazwano Jaskinią Światła. Cały budynek jest z drewna, z ekologicznym systemem wentylacji, optymalnym wykorzystaniem światła i jest całkowicie rozbieralny. Przychodzi do nas mnóstwo kobiet i dziewczyn, ale również chłopców, którzy tworzą komputerowe projekty, a później drukują i wycinają je laserowo. Lubię być w pracowni, bo mogę tu robić, co chcę. Jak wpadnę na pomysł jakiejś zabawki dla mojego rodzeństwa, to projektuję ją, a już po chwili widzę, jak się nią bawią. W La Carpio większość mieszkańców nie ma stałej pracy i żyje na granicy ubóstwa. Mieszkają w prowizorycznych domach, zbudowanych ze znalezionych materiałów. W jednym z nich żyje rodzina Sinti. To jest salon, kuchnia. Tutaj śpimy, myjemy się. Wszystko jest malutkie. Ostrożnie, tutaj są łóżka. Tutaj śpimy. Podłoga jest mało stabilna. Jak długo tutaj mieszkasz? 23 lata. Czym się zajmujesz? Z czego żyjesz? Trzy razy w tygodniu sprzątam cudze domy. Kiedy byłam mała, często widziałam, jak ojciec bił matkę. W żaden sposób nie mogłam jej obronić. Czułam do siebie nienawiść i raniłam siebie samą. Okaleczałam się. Wiedziałam, że to jest niewłaściwe. A od kiedy stałam się nastolatką, bili mnie kablem aż do krwi, aż padałam na ziemię. Bolało mnie na sam widok kabla do żelazka. Nienawidziłam tego.
Zawsze wiedziałam, kiedy mnie uderzą. Bywało tak, że rano ledwo wstałam, a już za coś obrywałam. A ja chciałabym zaprosić was do uczestnictwa w naszych aktywnościach tu w CIFAIS. Tutaj nikt nie bierze za nic pieniędzy. CIFAIS służy tej społeczności, żebyście mogły uczyć się, czego chcecie. Możecie zdobyć zawód, możecie nauczyć się tworzyć drewniane zabawki, szyć koszulki. Czym mogę pomóc, droga pani? Jeśli zabierasz się do szycia, to musisz najpierw podnieść tę nitkę. Jak się masz? Podoba ci się tutaj? Tak, oczywiście. Jestem podekscytowana. To łatwe czy trudne? Nie jest aż tak trudne. Wygląda dosyć profesjonalnie. Dziękuję. Zadowolona? Bardzo, bardzo. Teraz nauczę ją, jak uszyć podpaskę. Trzeba przyszyć tę część do tej. Mama Anity weźmie udział w projekcie produkcji podpasek wielokrotnego użytku i mikroprzedsiębiorczości, wspartym przez Kulczyk Foundation. To kolejny projekt prowadzony przez organizację CIFAIS, której historia zaczęła się od szalonego pomysłu stworzenia w slumsach La Carpio orkiestry. Celem było wprowadzić zmiany i pokazać, że nie ma ograniczeń, poza tymi, które sami sobie stawiamy, że można przejść od apatii do nadziei, a stąd do realnych i namacalnych możliwości. Pomysłodawczynią orkiestry była Alicia Aviles, która 20 lat temu przyjechała do Kostaryki z pięciorgiem dzieci w poszukiwaniu lepszego życia dla swojej rodziny. Po 10 latach stworzona na bazie orkiestry organizacja prowadzi kilkadziesiąt różnych projektów wspierających społeczność migrantów w La Carpio. CIFAIS to organizacja, która stworzyła samofinansujący się model działania. Podstawą jej sukcesu jest doskonała znajomość potrzeb mieszkańców La Carpio, ale też otwartość na najbardziej oryginalne pomysły, takie jak wprowadzenie zajęć z nowoczesnych technologii. Teraz razem zrealizujemy kolejny odważny pomysł, który będzie miał na celu walkę z ubóstwem menstruacyjnym.